Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego. Jak wykonać przelew zagraniczny? Wbrew pozorom to trudne pytanie. Jedna z najczęściej powtarzanych odpowiedzi brzmi: to zależy. Ta odpowiedź także dziś padnie z ust naszych gości wielokrotnie, ale wraz z wyjaśnieniem, od czego zależy, ile za przelew zapłacimy, czy jego odbiorca otrzyma całą wysłaną kwotę, jak długo będzie czekał na pieniądze nasz kontrahent i jak długą i skomplikowaną drogę przebędą nasze pieniądze. Wszystko, o czym trzeba wiedzieć, gdy rozpoczynamy rozliczenia z zagranicznym kontrahentem, dziś w rozmowie z naszymi gośćmi. A jest z nami Dominika Staszel, ekspert w Zespole Produktów Rozliczeniowych PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, zacznijmy od pytania, które wydaje się może z pozoru bardzo łatwe, ale pewnie jego definicja i sformułowanie tej definicji tak łatwe już nie będzie. Czym jest w ogóle przelew zagraniczny, Pani Dominiko? Przelew zagraniczny jak najbardziej można zdefiniować i przede wszystkim na pewno przelewem zagranicznym jest przelew wysyłany poza terytorium naszego kraju, odnosząc się do przelewów realizowanych na terytorium kraju Polski. Natomiast przelewem zagranicznym jest też przelew w walucie dokonywany w obrocie krajowym. Niemniej jednak oczywiście mogą istnieć od tego wyjątki i tutaj wydaje mi się, że w obszarze rynku klienta korporacyjnego, gdzie nie ma tak restrykcyjnego podejścia do definiowania przelewów zagranicznych, każdy bank tak naprawdę może stworzyć własną definicję i może z niej na przykład wykluczyć przelewy realizowane w ramach tego samego banku w walucie i wtedy jest to tak zwany przelew wewnętrzny lub też przelewy dokonywane w obrębie grupy kapitałowej banku, na przykład do oddziałów zagranicznych banku. Czyli na przykład w PKO Banku Polskim, jeśli klient dokonuje takiego przelewu na terytorium Niemiec, do oddziału niemieckiego PKO Banku Polskiego albo do Pragi, do Czech, to wtedy traktowane jest to jak przelew wewnętrzny czy jak przelew zagraniczny przez bank? Pomimo tego, że spełnia on definicję tutaj transgraniczności, to jednak traktujemy go jak przelew wewnętrzny. Czyli to jest ta wewnętrzna definicja, o której Pani na początku wspomniała. Panie dyrektorze, coś do dodania w kwestii definicji przelewu zagranicznego? Żeby nie brzmiało może to zbyt skomplikowanie, bo jednak nie zwracamy się do jakichś specjalistów operacji zagranicznych. Myślę, że możemy podsumować, że de facto przelewem zagranicznym właściwie jest każdy przelew każdej waluty poza złotówkami w ramach Polski. Czyli jeżeli złotówki idą za granicę, jest to przelew zagraniczny. Każdy transfer niezłotowy też jest de facto przelewem zagranicznym. Jakie przelewy zagraniczne robimy najczęściej, Pani Dominiko? Myślę, że jeżeli chodzi o rynek Unii Europejskiej, to zdecydowanie najbardziej popularnym przelewem jest przelew SEPA, czyli podstawowy przelew w euro realizowany zgodnie z zasadami Europejskiej Rady do Spraw Płatności i w zasadzie w euro mamy największy obrót. To jeśli chodzi o typ przelewu i jeśli chodzi o walutę, czyli SEPA i euro, najpopularniejszy przelew. A jeśli chodzi o kraj, do którego go kierujemy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy waluta jest tutaj jednak? Oczywiście, jak najbardziej. No tutaj niewątpliwie dominującymi rynkami są kraje, z którymi dokonujemy dużo obrotu międzynarodowego, tak? W sensie dużo obrotu handlowego. Czyli są to między innymi kraje, w których otworzyliśmy oddziały zagraniczne, czyli Niemcy, Czechy, Słowacja, a także Rumunia, w której także planujemy otworzyć oddział zagraniczny. A czy da się w takim razie powiedzieć, jakiego przelewu dokonujemy najrzadziej, co jest najbardziej egzotyczną transakcją z perspektywy przelewu zagranicznego w banku? Tak naprawdę nie da się, ponieważ operujemy praktycznie i płacimy do wszystkich krajów świata, oczywiście poza tymi, które są objęte sankcjami typu Iran czy Korea Północna. Mamy tak egzotyczne i rzadkie przelewy, jak na przykład choćby na Fidżi. Ostatnio zresztą wzrastają, bo mamy sezon wakacyjny, więc coraz więcej osób wyjeżdża. Natomiast naprawdę ciężko powiedzieć, do wszystkich egzotycznych kierunków, poczynając od Malawi, poprzez Wyspy Pacyfiku. Natomiast oczywiście mówiąc o walutach, operujemy w 23 głównych walutach, więc oczywiście nie zdarza nam się jakaś lokalna waluta typu, nie wiem, funt kenijski, prawda? Zresztą na ogół jednak klienci, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wolą operować w głównych walutach, tym bardziej wybierają główne waluty, im jest to bardziej egzotyczny kierunek, taka jest prawda. To, co do tej pory powiedzieliśmy, drodzy Państwo, to wskazuje na to, jakby właściwie ten przelew zagraniczny, oprócz tego, że jest w innej walucie i trafia do innego kraju, to w sumie niewiele różnił się od przelewu wewnętrznego.
a różni się znacząco. I trzeba wiedzieć o tym i mieć świadomość, że droga takich pieniędzy bywa znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana niż może nam się wydawać. Że niekoniecznie możemy znać konkretną datę, kiedy dana transakcja zostanie ukończona i kiedy pieniądze dotrą do adresata. Jakich danych, jakich informacji potrzebuje przedsiębiorca, żeby wykonać przelew zagraniczny? Przede wszystkim kluczowy jest tutaj rachunek kontrahenta, do którego przelew będzie kierowany i tutaj pełna odpowiedzialność na wprowadzeniu poprawności tych danych spoczywa jednak na kliencie, gdyż numer rachunku jest jedynym identyfikatorem, który stricte identyfikuje odbiorcę tego przelewu. Oczywiście mówimy także o danych kontrahenta w postaci jego nazwy, adresu, jednak numer rachunku jest po prostu tą daną kluczową. Oczywiście także identyfikator banku, ponieważ o ile przelew kierowany jest na rachunek IBAN, w którym zaszyty jest numer rozliczeniowy i inne dane dotyczące banku odbiorcy. O tyle, jeżeli jest to przelew kierowany do kraju, w którym IBAN po prostu nie obowiązuje i obowiązują tam po prostu lokalne, narodowe struktury numeru rachunku, no to wtedy kluczowy jest także właśnie kod BIK, który identyfikuje stricte bank, do którego ten przelew ma być skierowany. To zatrzymajmy się tu na chwilę. Czym jest w takim razie IBAN? Jak powinniśmy do tego podchodzić, jak go powinniśmy postrzegać? Z perspektywy Polski, kiedy my chcemy naszym kontrahentom zagranicznym podać numer rachunku, jest to bardzo proste, żeby ten IBAN samodzielnie nawet stworzyć czy wywnioskować, jak on powinien wyglądać. Czy tak samo dzieje się, kiedy kontrahent podaje nam swój lokalny numer rachunku, a my do niego po prostu w odpowiednie miejsce dopiszemy cyfry? Chyba nie i warto o tym powiedzieć. Znaczy IBAN tak naprawdę wskazuje na kraj. Po pierwsze tak, przedsiębiorca ani nikt nie jest w stanie sam odtworzyć tego IBAN-u. To jest unikalna jakaś sekwencja cyfr i zarówno nie można rozpoznać, czy ten rachunek za granicą jest prawidłowy, jak też nie jesteśmy w stanie na przykład określić po IBAN-ie, w jakiej walucie prowadzony jest rachunek, co właśnie często też napotykamy tu niezrozumienie klientów. Natomiast nie sposób z rachunku IBAN wywnioskować, w jakiej walucie prowadzony jest rachunek beneficjenta, pomijając, że tak jak już tu koleżanka wspomniała, w wielu krajach po prostu nie ma IBAN-u, bo jednak ten IBAN jest, mamy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast oczywiście dużo krajów do tego dołączyło, natomiast są kraje i to całkiem duże rozwinięte, które absolutnie nie stosują IBAN-u, więc tak naprawdę to dla nas informacja, do jakiego kraju dojdzie. Natomiast odnosząc się jeszcze, dodając do tego pani poprzedniego pytania, tak naprawdę rada jest taka, żeby przedsiębiorca podawał jak najwięcej danych, dlatego że oczywiście rachunek, nazwa beneficjenta, wiele krajów ma swoje dodatkowe wymogi. Tutaj możemy powiedzieć na przykład ostatnio Kanada bardzo rozszerzyła wymogi, jeżeli chodzi o dane, kraje Zatoki Perskiej. Jakie to są dane? Jakich danych wymagają? Na przykład pełny adres odbiorcy. Niektóre kraje wymagają dodania tak zwanego specjalnego kodu, czyli rodzaju płatności, czy przyczyny płatności. Wszystko to jest związane po prostu z bardzo, bardzo rozszerzającymi się wymogami dotyczącymi przeciwdziałania prania pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Czyli tak naprawdę w interesie przedsiębiorcy jest podanie jak największej liczby informacji po to, aby ten przelew przeszedł płynnie i na przykład nie wzbudził w bankach, które będą brać udział w rozliczeniu tego przelewu, żadnych dodatkowych pytań o przyczynę płatności, źródła płatności, więc żeby to przeszło płynnie. Więc zachęcamy generalnie do podania jak największej ilości danych, także szczegółów płatności, na przykład, nie wiem, szczegółów jakiejś faktury, z jakiej przyczyny jest ten przelew wykonywany, w szczególności do krajów, które są nie tyle objęte sankcjami, bo do takich nie możemy oczywiście zapłacić, ale na przykład niektóre kraje są objęte częściowymi sankcjami, tak zwanymi sektorowymi. Tutaj najlepszym przykładem jest na przykład Rosja, prawda, gdzie trzeba wyraźnie wskazać, jaka jest przyczyna płatności. A co się wydarzy, drodzy Państwo, w momencie, w którym tych szczegółów nie podamy? Podamy tylko to niezbędne minimum, które jest wymagane. Albo zapomnimy, albo nie będziemy jako przedsiębiorcy mieli świadomości, że na przykład Kanada wymaga od nas teraz odpowiednich kodów, albo że powinniśmy uszczegółowić w największym stopniu opis tego przelewu. Co się wtedy dzieje z takim przelewem? Scenariuszy tutaj może być co najmniej kilka oczywiście. Po pierwsze, taki przelew może po prostu zostać zwrócony, czyli tutaj nasz klient traci czas, ponieważ już ma opóźnienie w realizacji tego przelewu, ale również traci pieniądze, ponieważ za obsługę takiego przelewu, który jest zwrócony, zazwyczaj banki również pobierają
pobierają swoją opłatę. Innym scenariuszem jest scenariusz, w którym ta płatność po prostu zostanie wstrzymana do realizacji i nasz klient zostanie poproszony o podanie dodatkowych danych, tudzież przekazanie jakichś faktur bądź innych danych uzupełniających, które wyjaśniałyby chociażby ten cel płatności. W skrajnym przypadku, i to się zdarza, w szczególności płatności dolarowe do jakichś, tak powiem, jurysdykcji, nie chciałbym używać słowa wątpliwych, ale którym trzeba się dokładniej przyjrzeć, może być po prostu zablokowana przez na przykład banki amerykańskie, czy na przykład przez OFAC, który jest taką instytucją nadzorującą generalnie sankcje amerykańskie. I takim dobrym przykładem, myślę, z życia na przykład są płatności na Kubę, tak? One jakby z naszej strony nie wzbudzają absolutnie żadnych problemów, bo ludzie płacą za wakacje, za wynajęcie jachtów. Natomiast nie dalej jak właśnie wczoraj borykamy się z kolejną taką płatnością, gdzie po prostu bank pośrednik amerykański zablokował to, albowiem tutaj wchodzą sankcje amerykańskie i no, odblokowanie takich pieniędzy właśnie z takiego amerykańskiego OFAC-u jest niezwykle czasochłonne i należy dostarczyć masę dodatkowych papierów. Czyli im więcej, tym lepiej na samym początku tych informacji podać. Powiedzieli Państwo tutaj oboje o pośrednikach. To jeszcze nie padło w naszej rozmowie, a to chyba jest klucz do zrozumienia tego, jak w ogóle wygląda taki przelew zagraniczny i czym się różni od przelewu krajowego. Jest zasadnicza różnica, tak bym powiedział, między przelewem krajowym, czyli to, co wszyscy znamy, Elixir, Swordnet, a przelewem zagranicznym. I tu też często jest niezrozumienie właśnie przez klientów, dlaczego to nie jest tak proste jak przelew krajowy, który zasadniczo idzie z punktu A do punktu B, czyli z banku A do punktu B i nie ma możliwości, żeby tak naprawdę poszedł inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o płatności zagraniczne, o ile jeszcze w strefie euro te przelewy są stosunkowo proste i najczęściej, choć nie zawsze też, więc tu zależy, ale najczęściej idą też z punktu A do punktu B, mówimy tu o przelewach SEPA czy przelewach systemem Target, są to dwa systemy euro clearingowe, o tyle w przypadku innych walut sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana i idzie to tak zwanym systemem SWIFT, pewno wszyscy przedsiębiorcy o tym słyszeli i tutaj prostej drogi nie ma, dlatego że rolą banków wysyłających, w tym przypadku naszego, jest wybranie jakby optymalnej drogi do odbiorcy, biorąc pod uwagę, i ów teraz wymieniam, po pierwsze walutę, szybkość, kraj, opcje płatności. Pamiętajmy, że w opcjach zagranicznych mamy aż 3 opcje pobierania kosztów. Czyli to nie jest jak w Polsce, że wysyłamy 1000 zł i dochodzi 1000 zł, tak? Bo nadawca ponosi koszty przelewu z rachunku. Natomiast w przypadku płatności zagranicznych mamy 3 opcje, czyli nadawca może ponieść wszystkie koszty z góry, to są tak zwane koszty hour, lub podzielić się z odbiorcą, czyli koszty SHA, to jest to, co jest najbardziej wykorzystywane w strefie właśnie euro, i koszty BEN, gdzie wszystkie koszty ponosi beneficjent, to znaczy dostaje pomniejszoną kwotę o koszty zarówno swojego banku, jak i banku nadawcy. Więc wszystko to jakby musimy uzgodnić, przewidzieć w naszych scenariuszach wysyłania pieniędzy za granicę. Jako ciekawostkę tylko podam taki przykład, że na przykład nasz tak zwany routing, czyli sposób wysyłania pieniędzy na Niemcy, to co mamy zaszyte w naszych systemach, przewiduje 26 różnych sposobów realizacji płatności w zależności do jakiego banku, właśnie z jaką opcją, czy to jest bank z sektora takiego, czy z sektora na przykład Volksbanków, czyli niemieckich BGŻ-ów spółdzielczych i tak dalej, więc jest tutaj bardzo dużo możliwości. Przy czym, jeżeli chodzi o Niemcy, to odpada nam tutaj jedno kryterium w postaci instrukcji kosztowej, ponieważ tam realizujemy przelewy zagraniczne głównie w instrukcji kosztowej SHA. Pomimo tego, że zakres kryteriów jest mniejszy, to i tak poziom zaawansowania, ustawiania tej skomplikowanej macierzy jest dość wysoki. Rozrysowaliście Państwo tutaj bardzo skomplikowane scenariusze, a mnie zależy też na tym, żeby pokazać przedsiębiorcom takie najprostsze i najtrudniejsze drogi, jaką mogą pokonać pieniądze. Jeśli mówimy o najprostszym przelewie zagranicznym, na początku już wspomnieliśmy w euro, tak, na teren Unii Europejskiej. Na przykład Francja będzie takim najprostszym przelewem, który chociażby można wykonać. Tak, no tutaj to, co już Pan Radek wspomniał, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego funkcjonują dwa systemy płatnicze, jest to właśnie system SEPA i system Target 2, które są zbliżone funkcjonowaniem do naszych krajowych, rodzimych tutaj systemów rozliczania z złotówek, czyli Elixiru i Swordnetu. Jeżeli myślimy o tych przelewach właśnie w walucie euro na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tudzież do krajów SEPA,
które są troszeczkę szersze, to właśnie ten prosty przypadek, gdzie wchodzimy w działanie pewnego systemu rozliczeniowego. Tak? Natomiast jeżeli pojawia nam się tutaj bankowość korespondencka, to się robi bardziej skomplikowane. No i zależy oczywiście od ilości chociażby tych pośredników, którzy wystąpią na ścieżce realizacji tego przelewu, a tego też nie do końca zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. No właśnie, bankowość korespondencka i najbardziej skomplikowany scenariusz. To gdzie pieniądze trafiają? Do Azji, do Afryki? To są takie miejsca, które z perspektywy pieniędzy i przedsiębiorcy, który chce je tam wysłać, będą miały najdłuższą i najbardziej krętą drogę? Bez wątpienia jakieś lokalizacje egzotyczne, czyli kraje Afryki subsaharyjskiej, czy niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej są pewnym wyzwaniem w przypadku wysyłania środków, aczkolwiek bez wątpienia sobie z nimi radzimy. Natomiast oczywiście występuje tu masa problemów po drodze. Po pierwsze, na ogół rozliczenie idzie w walucie nie danego kraju, bo to na ogół jest jakaś egzotyczna, rzadka waluta, więc najprawdopodobniej będzie tutaj dolar czy euro. Tak? No ale euro poza Unię, więc to nie jest to euro, o którym my tutaj mówimy. Mówimy, że płacimy w ramach Unii, więc my musimy po prostu, mając zlecenie do takiego jakiegoś egzotycznego banku, załóżmy w Laosie, weźmy na przykład, tak? Musimy sobie dokładnie, mamy oczywiście do tego systemy, żeby sprawdzić, z kim ten bank na świecie współpracuje i gdzie w danej walucie on utrzymuje swoje rachunki zagraniczne, zwane rachunkami nostro, i staramy się do tego jego pośrednika wysłać pieniądze swoimi kanałami. Oczywiście, czyli przez innych pośredników. Czyli przez innych pośredników. No bo tak, bo musimy sobie zdać sprawę z jednego, że tak jak mówiłem, my operujemy w 23 głównych walutach świata, natomiast nie jesteśmy uczestnikami jako bank 23 systemów clearingowych na całym świecie bezpośrednimi. Tak samo per analogia, banki zagraniczne, choćby globalne, największe, czy brytyjskie, czy angielskie, też nie są bezpośrednimi uczestnikami systemu Elixir czy Sorbonne. W związku z tym na przykład otwierają rachunki do tych rozliczeń w naszym banku. I w każdym razie taki korespondent to jest jakby taka brama do tego lokalnego clearingu w danej walucie. I w związku z tym my musimy utrzymywać dla powiedzmy tych 23 głównych walut właśnie takie, nazwę, małe bramki wejściowe, żeby do tego clearingu wejść przez tak zwanego korespondenta, czyli wysyłamy mu w dużym uproszczeniu oczywiście zlecenia płatnicze do realizacji w danym kraju czy w danej walucie, po prostu w tej, w którym korespondent jest bezpośrednim uczestnikiem systemu clearingowego. A zatem przechodząc do tego laoskiego przykładu, tutaj na pewno będzie w 98% przelew zagraniczne w dolarach i wydawałoby się, że no nie ma nic prostszego. My mamy naszego korespondenta w dolarach i bank laotański ma korespondenta w dolarach, więc my wyślemy do USA, tam sobie dwa banki amerykańskie zapłacą i to sobie przejdzie. To się sprawdza najczęściej w przypadku jakichś większych czy renomowanych krajów czy banków. Natomiast problem jest tego typu, i tu znowu wracamy do, tak powiem, zaostrzonych regulacji w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu, że tak naprawdę mniejszy bank, szczególnie z jakiejś jurysdykcji egzotycznej, praktycznie nie ma szans na otwarcie rachunku za granicą w renomowanym banku, choćby amerykańskim po prostu, bo jest za mały biznes, on jest, powiedzmy, w pewnym sensie nie do zaakceptowania przez takiego dużego korespondenta. W związku z tym, no oczywiście ta droga w tym momencie się wydłuża, bo my wysyłamy do swojego renomowanego korespondenta, załóżmy w Stanach, który wyszukuje innego, ale już mniej renomowanego, który wyszukuje mniej renomowanego i dopiero dociera do Laosu. To oczywiście nie trwa jakoś bardzo długo, bo żyjemy w sferze elektronicznego pieniądza, ale niewątpliwie może o dzień czy o dwa, w szczególności jeszcze jeżeli nam wpadnie weekend po drodze, wydłużyć taką płatność i wpłynie niewątpliwie też na koszty, no bo każdy bank pobierze swoją prowizję. No właśnie o to chciałam zapytać, że droga jest skomplikowana, to już wiemy, ale o to jak długo ona może potrwać, bo jak już wiemy, że szukamy tych korespondentów najpierw najbardziej renomowanych. I to, co pan wspomniał, i chyba trzeba to powtórzyć i podkreślić, że jak rozumiem, każdy przelew w dolarach wędruje do Stanów Zjednoczonych. Nie jest to obowiązek, ale staramy się, to jest w interesie klienta, żeby wszystkie przelewy za granicę, z wyjątkiem przelewów, które wysyłamy dolarowo bezpośrednio do polskich banków, wędrowały przez korespondentów amerykańskich. Z czego to się bierze? Po prostu, żeby te przelewy wbrew pozorom dochodziły szybciej. Dlatego, że jednak clearing odbywa się, izba clearingowa, a mamy dwie podstawowe izby clearingowe w Stanach, uczestniczą w niej największe banki amerykańskie.
Natomiast wynika to też z tego, żeby banki amerykańskie miały pełen wgląd w szczegóły płatności i żeby właśnie te płatności nie były blokowane ze względu na jakieś zapytania dotyczące płatności, w tym zapytania dotyczące prania pieniędzy. Bo oczywiście istnieje możliwość wysłania pieniędzy bezpośrednio, wysłania takiego jakby komunikatu SWIFT do banku zagranicznego. My mamy, o ile pamiętam teraz, ponad 1400 kluczy wymienionych bezpośrednio z bankami zagranicznymi, czyli w teorii mamy możliwość zapłacenia bezpośrednio do 1400 banków na świecie. Pamiętajmy, że za takim komunikatem płatniczym muszą pójść jeszcze realnie pieniądze, czyli pokrycie, gdzie my na tych rachunkach korespondenckich musimy sobie przekazać do tego, powiedzmy, realne pieniądze. I oczywiście, jeżeli płatność idzie bezpośrednio do jakiegoś egzotycznego kraju i bank amerykański widzi, że on tylko musi jakby pokrycie do tej płatności przekazać, to w tym pokryciu jest o wiele mniej szczegółów. Płatność może być zatrzymana i może być dużo pytań dotyczących tej płatności, więc zasadniczo puszczamy to przez Stany, tak jak zresztą realizuje to cały świat. Pani Dominiko, Dominika Staszel, ekspert w Zespole Produktów Rozliczeniowych PKO Banku Polskiego. Jak to może rozpracować przedsiębiorca? Jak może dowiedzieć się, jaką drogę pokonają jego pieniądze? Czy jest w stanie w ogóle tę drogę odtworzyć i mieć świadomość, gdzie i na jakim etapie ten przelew został zablokowany, albo wstrzymany, albo opóźniony? I dlaczego pieniądze, które wysłał i które zakładał on, niekoniecznie został o tym poinformowany, dotrą w jakimś określonym czasie do jego kontrahenta, jednak nie dotarły. To jest pytanie, na które właśnie chciałabym odpowiedzieć w końcu, to zależy. Świat w tym zakresie się bardzo mocno zmienia. Po pierwsze, to zależy dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z dużą międzynarodową korporacją, która prowadzi rachunki w wielu bankach, często po prostu zdaje sobie z tego sprawę, z jakimi bankami dany bank współpracuje w kontekście bankowości korespondenckiej i wtedy przychodzi do nas i pyta po prostu o możliwości bezpośredniego właśnie wysyłania transakcji, o czym tutaj pan Radek przed chwilą wspominał, ale też, tak jak powiedziałam, świat się zmienia i tutaj między innymi SWIFT, który wyszedł już z inicjatywą Global Payment Innovation, czyli tak zwane GPI, dąży do pełnej transparentności informacji. Można sobie wyobrazić, że będzie to wyglądało w ten sposób, że tak jak dziś kupujemy coś na Allegro i otrzymujemy link, gdzie możemy śledzić przesyłkę i wiemy, gdzie ona się w danym momencie znajduje, tak tutaj też pojawiają się tego typu inicjatywy na rynku płatności międzynarodowych i wiele banków po prostu idzie w tym kierunku, tak, żeby udostępniać klientom taką informację. Czyli aczkolwiek tak się będzie działo, ale nadal jeszcze ta wiedza nie jest dla przedsiębiorcy. Jest to po prostu kwestia bardzo mocno rozwojowa. Myślę, że w perspektywie najbliższych lat coraz więcej banków będzie takie możliwości swoim klientom udostępniało. Oczywiście, żeby to miało rację bytu, no to im większa skala i im więcej banków po prostu zainwestuje w to rozwiązanie, tym większe korzyści później dla klientów. Transparentność informacji to jest teraz temat, który jest na topie, nie tylko w zakresie tego, gdzie ten przelew aktualnie się znajduje, ale także w kontekście właśnie opłat, czy też routingów, ilości pośredników, przewalutowań, oczywiście jak najbardziej. To jest kwestia, z którą klienci mają aktualnie w mojej ocenie największy problem w obrocie międzynarodowym, w szczególności jeżeli dopiero rozpoczynają współpracę z podmiotami z innych rynków. No właśnie, kiedy rozpoczynamy tę współpracę, o czym pani także wspomniała, czy mamy możliwość zgłoszenia się do banku i zapytania, czy dany rachunek należy do kontrahenta, do którego chcemy wysłać pieniądze? Jeśli chcemy mieć pewność, że kontrahent jest uczciwy, że ten rachunek należy do niego, chcielibyśmy zweryfikować numer rachunku. Czy to jest możliwe? Niestety tutaj po prostu przede wszystkim mamy ograniczenia prawne, które powodują, że my jako bank nie możemy ujawniać takiej informacji, dlatego nie udostępniamy jej klientom. Oczywiście istnieją od tego wyjątki, z tym, że odbywa się to post factum. Jako bank mamy prawo po prostu podać informację, kto jest właścicielem rachunku. W takim przypadku, gdy klient wykona przelew na nieprawidłowy rachunek, czyli po prostu zaszła tutaj pomyłka. Myślałam, że podany mi rachunek należy do Jana Kowalskiego, okazało się, że jednak nie. Nie wiem tak naprawdę, do kogo trafiły moje środki. I w takim przypadku, po oczywiście tam spełnieniu wszystkich obowiązków i przeprowadzeniu całej procedury, jako bank mamy
taką możliwość, żeby powiedzieć, że rachunek należy do osoby X, po to, żeby ten zleceniodawca, który wysłał pieniądze na nieprawidłowy rachunek, miał możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Natomiast oczywiście, bo rozumiem, że pytanie też dotyczyło, czy taki przedsiębiorca przed wysłaniem może nas zapytać. Oczywiście nie, bo bank nie jest wywiadownią gospodarczą, no i tutaj jakby pełnimy inne funkcje, więc nie możemy tego zrobić i tutaj rzeczywiście przedsiębiorca musi korzystać z wywiadowni gospodarczych. Tak naprawdę jedyną rzecz, którą możemy podać, czy taki bank w ogóle istnieje. Różnie to bywa, szczególnie jak przedsiębiorca nawiązuje jakieś relacje i powiedzmy, czy ten bank jest renomowany, czy nie. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie absolutnie tutaj sprawdzić kontrahenta gdzieś tam za granicą, bo nie jest to też rolą banku. Warto dodać, że my jak najbardziej staramy się na tyle, na ile możemy pomagać naszym klientom. Weryfikujemy tam, gdzie możemy, strukturę tego rachunku, czyli jeżeli klient wprowadzi na przykład w strukturze IBAN nieprawidłowy rachunek, no to jak nasz system mu podpowiada, że ten rachunek jest ewidentnie nieprawidłowy, ponieważ nie spełnia struktury IBAN. Natomiast każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie z tego sprawę, że na nim spoczywa odpowiedzialność wprowadzenia prawidłowych danych i jak gdyby jest to niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji tych przelewów, dlatego że tak jak powiedzieliśmy już tutaj wcześniej, może generować stratę czasu i straty pieniędzy. Dominika Staszel, ekspert w Zespole Produktów Rozliczeniowych PKO Banku Polskiego i Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej Instytucjonalnej PKO Banku Polskiego są naszymi gośćmi. Drodzy Państwo, sposób myślenia przedsiębiorców bywa taki, że mam rachunek w PKO Banku Polskim, a może gdybym chciał rozliczać się z moim kontrahentem w Europie albo w Stanach Zjednoczonych, to lepiej, gdybym założył rachunek i próbował tych rozliczeń poprzez duży globalny bank. Czy to jest rzeczywiście lepiej? Moim zdaniem nie. Wbrew pozorom w danych krajach czy w danych regionach najlepiej ulokowane i posadowione są duże banki lokalne. Mają dostęp do lokalnej infrastruktury, najlepiej znają lokalnych klientów, lokalne regulacje. Natomiast oczywiście banki globalne niewątpliwie mają swoje plusy. Globalny to znaczy, że tak naprawdę on nigdzie nie jest wyspecjalizowany. On działa globalnie, ale na pewno nie ma takiej obecności jak duże banki lokalne czy regionalne. Więc moim zdaniem o wiele większym wsparciem będzie bank duży w danym kraju, jakiś dominujący, który niekoniecznie musi być bankiem globalnym. Choć oczywiście my jako bank bardzo szeroko współpracujemy z bankami globalnymi, zresztą w większości są one naszymi klientami w Polsce tak naprawdę. I lokalny bank może być tak naprawdę dla danego przedsiębiorcy równie dobry, a nawet momentami lepszy niż bank globalny. Jak najbardziej tak, tym bardziej, że ten duży bank lokalny jest jak gdyby też dużym potentatem na tym lokalnym rynku i on jak gdyby też często wykorzystuje współpracę z tymi dużymi międzynarodowymi podmiotami. Jeśli klient współpracuje z małym bankiem, to nie znaczy, że nie ma dostępu jak gdyby do tej samej infrastruktury, gdyż my po prostu jako banki, jako ten sektor współpracujemy ze sobą nawzajem, a ten duży bank lokalny na danym rynku z całą pewnością ma dostęp do całej sieci po prostu dużych banków międzynarodowych, tudzież do innych dużych banków lokalnych i wykorzystuje to w realizacji przelewów zagranicznych. Ponadto banki globalne jakby ze swojej istoty są nastawione na współpracę z dużymi ponadnarodowymi korporacjami. Powiedzmy sobie szczerze, oczywiście mamy firmy ogromne w Polsce, które możemy już nazwać ponadnarodowymi korporacjami, ale jest to nadal, te polskie blue chipsy to jest znakomita mniejszość, prawda? Natomiast taki normalny przedsiębiorca, mała, średnia firma, tak naprawdę nie jest jakby równorzędnym partnerem dla takiego banku. Zostanie bez wątpienia dobrze obsłużona. Natomiast nie sądzimy, żeby na jakichś lokalnych rynkach przebił właśnie bank duży, lokalny czy regionalny. Teraz zadam pytanie, na które oczekuję od Państwa jasnej odpowiedzi, czyli to zależy, a mianowicie ile to kosztuje? Ile kosztuje przelew zagraniczny i od czego zależy wysokość opłaty, jaką ponosi przedsiębiorca? Mówiliście już o tej strukturze, w jaki sposób można dzielić koszty albo kto te koszty przelewu może ponosić. Bez względu na to, kto je poniesie, no to pytanie, jakie to są koszty, jak wysokie są to koszty?
No cóż, zależy to od taryfy każdego banku. No każdy bank i każdy klient ma, prawda, taryfę, według której, na podstawie której współpracuje z danym bankiem. Więc jeżeli przedsiębiorca polski wysyła pieniądze za granicę, no to ma to jasno określone w taryfie, z rozpisaniem też na koszty. Oczywiście mówimy tutaj o kosztach, jeżeli przedsiębiorca płaci poza strefę euro, bo w przypadku strefy euro, no to tak jak już wspominaliśmy, tutaj sprawa jest o wiele prostsza. Ma to opisane w taryfie. Jeżeli wybierze na przykład opcję taką płatności, iż ponosi wszystkie koszty, no to powiedzmy ma z góry określony ten koszt. Natomiast jeżeli wybierze koszty dzielone, no to też z góry opłaci jakieś koszty, natomiast oczywiście do odbiorcy nie dojdzie pełen przelew, albowiem bank odbiorcy też pobierze swoje koszty. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego przewidzieć, no bo nie znamy wszystkich taryf na świecie, wszystkich banków i wszystkich umów z klientami, które zresztą, tak jak w przypadku naszego banku, często są po prostu indywidualnie negocjowane. Także tak to wygląda. Zdecydowaną większość kosztów da się przewidzieć na podstawie taryfy, które łączy klienta ze swoim bankiem. A czy da się wykonać przelew ekspresowy? Czy da się zgłosić do banku i powiedzieć, bardzo zależy mi na tym, żeby kontrahent otrzymał te pieniądze jak najszybciej? I pytanie, co to znaczy jak najszybciej w takiej sytuacji? No niewątpliwie żyjemy w dobie wdrażania i pojawiania się nowych systemów płatności natychmiastowych. I tutaj jak gdyby rynek europejski też zmierza w tym kierunku i do naszych podstawowych systemów europejskich, gdzie rozliczamy walutę euro, również za chwilę dojdzie system płatności natychmiastowych. Tutaj mamy tą obsługę zapewnioną w przeciągu kilku sekund, aczkolwiek oczywiście nie każdy przelew będzie można zrealizować w tym systemie. Myślę, że na drugiej pozycji uplasowalibyśmy pewnie systemy RTGS, czyli tutaj wspomniany już wcześniej też Target 2, który jest odpowiednikiem systemu Sornet. Zostają już tak naprawdę tylko przelewy realizowane z wykorzystaniem bankowości korespondenckiej, gdzie niewątpliwie ten tryb realizacji ma znaczenie, ale też szereg innych czynników, o których już tutaj też powiedzieliśmy, czyli czy ten przelew jest wysyłany bezpośrednio, czy będzie wymagał jeszcze innych pośredników do realizacji, czy jest on realizowany w walucie, która jest walutą bazową dla kraju odbiorcy przelewu. Podsumowując, żeby, że tak powiem, nie powstało jakieś takie ogólne wrażenie, że tak naprawdę tylko euro możemy wysłać praktycznie jak złotówki od razu. Główne, te najbardziej popularne waluty, tak, klient może złożyć zlecenie przelewu ekspresowego i to dotrze do klienta tego samego dnia. Oczywiście, jeżeli ta waluta będzie walutą kraju odbiorcy i nie będzie jakichś tam błędów w zleceniu. Także taki ekspresowy przelew, najważniejsze waluty, oczywiście on jest droższy, ale jest możliwy. Chcę zapytać Państwa jeszcze o to, jeśli podpisujemy jako przedsiębiorcy kontrakt z nową firmą na terenie Unii Europejskiej, najprostszy scenariusz, jaki możemy przyjąć. Zobowiązujemy się bardzo często w kontrakcie do jakiegoś sposobu rozliczania naszych transakcji i zdarzyć się może, że dany sposób rozliczania transakcji nie jest standardem w naszym kraju, który jest standardem w Niemczech czy we Francji. Myślę tutaj o tych poleceniach zapłaty, o których też przedsiębiorcy czasem nie wiedzą i nie pamiętają. W jaki sposób można przewidzieć to? Czy można o to zapytać w banku na przykład, podpisując kontrakt? Czy będziemy w stanie zapisy tego kontraktu zrealizować? Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO Banku Polskiego. No bez wątpienia, jeżeli sposób zapłaty w kontrakcie wzbudza jakieś pytania, to on przed złożeniem tego ostatecznego podpisu warto zwrócić się do swojego doradcy korporacyjnego. Czy realizujemy tego typu zlecenia? Więc to jest tak naprawdę jedyna rada, dlatego że no, my nie jesteśmy w stanie, no Francja okej, to jest w miarę prosty przykład, ale też i Szwajcaria ma na przykład swoje specyficzne sposoby tak zwanych zabezpieczonych płatności, to już takich trochę na pograniczu trade finance'u, a mimo tego nadal to są zwykłe płatności, w których oczywiście banki zagraniczne nie biorą udział, więc moja rada jest taka, żeby po prostu w przypadku jakiejś wątpliwości, no koniecznie skonsultować to z doradcą, który nawet jeżeli tak skomplikowanej technicznej sprawy nie będzie wiedzieć, no to zwróci się do centrali swojego banku i otrzyma takie wyjaśnienie od ekspertów w tej sprawie. Jak wygląda Polska na tle świata, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, naszą wiedzę, nasze umiejętności w zakresie przelewów zagranicznych? Całkiem nieźle, muszę powiedzieć, nawet w stosunku do wielu rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Myślę, że nawet gdybyśmy się porównali do Niemiec czy Francji, naprawdę jesteśmy o wiele bardziej zaawansowani pod względem rozliczeń, rozwiązań IT, bankowości mobilnej.
Polsce nie istnieje coś takiego tak naprawdę jak czek na przykład, co jest nadal niezwykle popularne w wielu krajach europejskich, ale choćby i w Stanach nadal, prawda? Także nie mamy się czego wstydzić, bo myślę, że naprawdę jesteśmy w szpicy tych przemian technologicznych i właściwie polski sektor bankowy dołącza do wszystkich innowacji właściwie od samego początku. Wspomnieliśmy tutaj o tym GPI, czyli GPI, gdzie absolutnie polskie banki biorą w tym aktywny udział. Także bez wątpienia nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o transakcyjność zagraniczną, tak bym powiedział. Niewątpliwie mieliśmy się szansę też przekonać o tym podczas wdrażania naszych oddziałów zagranicznych, gdzie mieliśmy po prostu okazję, żeby troszeczkę poznać te rozwiązania lokalne na danym rynku. I tutaj być może niekoniecznie z obszaru przelewów zagranicznych, ale jeżeli chodzi o nasze systemy lokalne i nasze rozwiązania lokalne w kontekście już krajowego jak gdyby obrotu, to też również myślę, że wypadamy naprawdę nieźle na tle tych krajów, w których wdrażaliśmy oddziały zagraniczne. Dlatego, że chociażby tak jak dzisiaj się wydaje, że na topie mamy jednak bankowość online'ową, bankowość elektroniczną. Tak na przykład w Niemczech okazało się, że absolutnie tak nie jest. Oni bardzo są przywiązani do rozwiązań, które u nas w Polsce po prostu już troszeczkę nie funkcjonują, a mianowicie chodzi o rozwiązania związane z bankowością taką bardziej stacjonarną. Są to rozwiązania chociażby związane z przekazywaniem dużej ilości plików, z pominięciem bankowości elektronicznej i tego wszystkiego, co ona oferuje. Podobnie na przykład analizując obszar rynku bankowego w kontekście płatności w Wielkiej Brytanii, tam również byliśmy zaskoczeni tym, że podstawowy przelew jest realizowany dłużej niż w Polsce, bo moment od tego, kiedy przelew trafia do odbiorcy A do odbiorcy B. W Polsce jest to szybko, w ciągu tego samego dnia, tam potrafi iść nawet 3 dni. Mamy dużą wiedzę, mamy dobre procedury, mamy nowoczesne systemy, to więc nie mamy powodu, żeby się skarżyć jako przedsiębiorcy, czy są jednak? Zdarzają się reklamacje, zdarzają się pytania o to, dlaczego dany przelew do mojego kontrahenta szedł tak długo, albo dlaczego, o czym już też Państwo wspomnieliście, niepełna kwota dotarła na rachunek adresata. Czy jako przedsiębiorcy mamy świadomość i wiedzę na temat tego, jak ten przelew zagraniczny wygląda dzisiaj, czy jednak powinniśmy przed wykonaniem takiego przelewu pójść do banku, do swojego doradcy, do osoby kompetentnej i zapytać o to, jakich danych potrzebujemy i jak bardzo skomplikowane to będzie. Ze statystyk wynika, a mamy takie statystyki nie tylko nasze, ale też od naszych zagranicznych korespondentów, czy też ze Swiftu, wynika, że tak naprawdę jakość wykonywanych płatności zagranicznych w Polsce jest niezwykle wysoka, bo ona praktycznie zbliża się do 100%, naprawdę. Czyli to jest jakieś tam tak zwane automatyczne przetworzenie, czyli bezbłędne, bez żadnych problemów, wynosi grubo powyżej 99% i różni się oczywiście od waluty, ale jest to niezwykle wysoka skuteczność. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że polski sektor bankowy realizuje rocznie miliony i miliony przelewów zagranicznych. W związku z tym nawet ten mniej niż 1% może stwarzać wrażenie, że jakichś reklamacji czy problemów jest dużo, ale to nie jest prawda. Natomiast prawdą jest, że większość problemów wynika po prostu z błędnych danych, które czy powiedzmy nasz przedsiębiorca wpisuje do przelewu, czy też otrzymuje błędne dane od swojego zleceniodawcy, bo to nie zawsze jest jego wina, bo tak naprawdę najczęstszą przyczyną reklamacji to jest podstawa, czyli błędny rachunek, albo na przykład rachunek niezgodny z nazwą beneficjenta. Więc to są chyba takie najczęstsze, naprawdę klasyczne przykłady. Natomiast oczywiście nie jest tak, że czasami banki są bez winy, w szczególności jeżeli ileś banków po drodze się ustawi w tej płatności i czasami banki też się oczywiście mylą, ale tu rolą banku jest jak najszybsze, najsprawniejsze załatwienie reklamacji i, że tak powiem, zlokalizowanie tych pieniędzy, wykonanie płatności ponownie, odzyskanie kosztów i myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo proklientowscy i staramy się ewentualne zastopowania po drodze błyskawicznie wyjaśnić. Przychodzą klienci i pytają, jak mam wykonać ten przelew zagraniczny? Tak, jak najbardziej, w szczególności właśnie do takich krajów, gdzie są jakieś odrębne wymogi, tak jak na przykład, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie pojawiają nam się właśnie te specyficzne kody. Zazwyczaj kontrahent sygnalizuje po prostu, że trzeba uzupełnić dodatkową informację, natomiast klienci i tak dzwonią, dopytują jak najbardziej. Za każdym razem zachęcamy do tego kontaktu i zachęcamy do tego, żeby też czasem nie przekombinować, tak? Dlatego, że mi się wydaje, że polscy przedsiębiorcy też mają, może nie do tego skłonność, jednak po
prostu to się zdarza. I w kontekście chociażby tego rachunku IBAN, gdzie może się wydawać, że tak jak w naszym kraju po prostu konwersja narodowego rachunku tak zwanego NRB na strukturę IBAN jest bardzo prosta, bo wystarczy tylko dopisać kod kraju PL z przodu rachunku, tak wielu klientom też się wydaje, że skoro ten IBAN jest jak gdyby taki powszechny w rozliczeniach międzynarodowych i on gwarantuje większą skuteczność i szybkość, że po prostu wejdziemy w procesy automatyczne. Tak zdarzają się przypadki, że mając taki lokalny numer rachunku obowiązujący w danym kraju, klient po prostu dopisuje kod kraju z przodu i uważa, że już dokonał pewnego sposobu konwersji rachunku, który zagwarantuje mu właśnie szybkość realizacji przelewu, a niestety tak nie jest. Zachęcamy więc Państwa do kontaktu z bankiem i do wysłuchania podcastu, w którym mamy nadzieję, że wiele wątpliwości przedsiębiorców zostało wyjaśnionych. Bardzo Państwu dziękuję. Dominika Staszel, ekspert w Zespole Produktów Rozliczeniowych PKO Banku Polskiego. Dziękuję. Dziękuję. I Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO Banku Polskiego. Dziękuję serdecznie. Bardzo. A Państwa zachęcamy do wysłuchania podcastu Biznes i Ekonomia na YouTubie, Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.